Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a ty, kochany widzu, koniecznie w tym momencie zostaw łapkę w górę, 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, superanckiego palionowa. Jak widzicie, dzień się robi, tam słońce wręcz wschodzi. Patrzcie, oglądajmy wschód słońca, uwaga. Zobaczymy, uwaga, zaraz. O, jest piękny wschód słońca, dobra, pico bello fantastico. Słuchajcie, na samym początek zapraszam was bardzo serdecznie na Chef Shopa. Tu możecie sobie tam kupić takie otóż to etui. Aczkolwiek za niedługo będziemy starali się zrobić drugą edycję. Nie dość, że szef streamów to jeszcze nową edycję jakichś wzorów i tak dalej. Więc za niedługo będą się różne rzeczy pojawiać. Ale ten pierwszy, legendarny wzór koniecznie powinniście mieć, chociaż jakieś etui czy tam inne takie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nieważne, w każdym razie to wejdźcie na Chef Shopa, link oczywiście w opisie. Tam zobaczycie, co konkretnie jest i co możecie się spodziewać. Dodatkowo możecie wbić na mojego Instagrama, Szczypson przez 2N na końcu. Tam się szybko rozwijamy, jest już prawie 23 tysiące chyba obserwujących. Lecimy, prawda, po milion, znaczy żartowałem, po 30 tysięcy jakoś tak, żeby było bliżej. Więc możecie wbić i zaobserwować, kto jeszcze nie obserwuje. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pośledzimy Dave'a i Weronikę, ponieważ ewidentnie coś kombinują, ewidentnie coś przede mną ukrywają. Jako że jestem bratem Weroniki, nie mogę pozwolić na to, że tutaj będę teraz jakieś kurcze dziwne rzeczy odpitalane i że w ogóle ja nie będę wiedział o niektórych rzeczach. Ja tu muszę o wszystkim wiedzieć, wiecie, o co chodzi. Starszy brat się martwi, prawda, trzeba mieć wszystko na wodzy, nie? Więc dobra, lecimy już od razu do nich. Ja mam przygotowane, jak widzicie, dwie potki na niewidzialność, bo mi zostały jeszcze z poprzedniego odcinka. Jedną tutaj, prawda, wypiłem, dwie mi zostały. Tutaj, jak widzicie, mamy takie boosty, ale je odłożę w sumie, bo nie będą mi raczej potrzebne w tym odcinku. Wow, ale się zbagowałem. A i tak w ogóle to wam nie pokazałem mojego domku, jak wygląda. Patrzcie, oddzieliłem sobie sypialnię, chociaż to było chyba na poprzednim odcinku. Dobra, nieważne. W każdym razie tu mam takie fajne zasłony, prawda? Taki parawanik. I tu, to mi się tak podoba, mi się te drzwi. To są takie chińskie drzwi. Ja bym strasznie chciał ogólnie wybudować tutaj na Palionowie taki domek typowo chiński. Wiecie, o co chodzi? Taką japońską hawirę. I to by było idealne. No te drzwi, przecież one wyglądają tak dobrze. I patrzcie, jaki mam widok. No superanckie. A tu jest w ogóle garaż, ale jeszcze auta nie mam, bo jeszcze, jak widzicie, jestem mały. Co oznacza, że prawa jazdy mieć nie mogę, co oznacza, że auta też nie będę miał, ale... Może dorosnę w końcu kiedyś. Dobra, lecimy w każdym razie teraz tam do nich, zobaczymy, co porobią. Ja wypijam potkę na niewidzialność i uwaga, bardzo ważna sprawa. Jestem z nimi na Discordzie, tylko oni mnie nie słyszą w tym momencie, ponieważ ja jestem wyciszony i sobie szybko nagrywam odcinek, żeby po prostu mieć, a oni nie będą wiedzieć o tym, że ja tutaj, prawda, ich słyszę, więc oni może coś tam ze sobą będą gadać, ja się za niedługo odciszę i po prostu będziemy słyszeć to wszystko. I może usłyszymy coś, co nam pozwoli, prawda, jakby to powiedzieć... Uciekło mi słowo, ale może coś, może ich nakryjemy na coś. Dobra, wypijam potkę na niewidzialność, oczywiście ściągam wszystko, żeby nie było mnie widać. I uwaga, schodzimy tu na dół. Ja w tym momencie, prawda, odciszam się. Dobra, odciszyłem się. Ale nic nie mówię. Dobra, jestem tu koło nich. A są tam. Ile ten pies już ma lat? Mówią, dobra. Jesteśmy tu, nie widać mnie, nie widać. Nie wiem. Biedny piesek, kurde, taka rzecz mu się przytrafiła. Co się przystało? Że akurat nie dostał na tą godzinę jedzenia. Jak ty mogłaś do tego dopuścić? Ja nie mam jedzenia. Co jest grane? Dobra, to ja mu dam. Trzymaj, psiaku. Nie mogę tam zobaczyć, no, ale... Ale o, stale tu? O, idealnie. Serduszko. Zasmakowało mu. No. No jakie mięso mu daje? Patrz to. Ja mu daje od zombiaka, ale... mięso, normalnie. Nie chce, on już nie chce. Kurde, nie. Takie zgniłe mięso. To jest niedobre. No, proste, że mnie polubił, tak jak ty. Pokopał. Dobra, nie mogę mu, kurde, co? Dać. Tak jak ty? Nie mogę mu dać. Dobra, ej. Słuchajcie, ja... W ogóle, słuchaj. Tościk nie może się o tym dowiedzieć, co my tutaj robimy. Wiesz o tym? No właśnie, nie może. Nie może się, naprawdę. Jeżeli on się o tym dowie, to jest koniec. To nici. Dobra, śledzimy ich. Wszystkiego. Śledzimy ich. Wszystkiego. Chodź ze mną. A więc tak. Najpierw, żeby to zrobić, jest potrzebna jedna rzecz. A ja, jako że mój wujek był drwalem, znam się na robocie. Dobra. Po co im drewno, dobra. Więc tak, słuchaj, chodź, bo to nie będzie proste. Naprawdę ta wyprawa nie jest prosta, ale mam nadzieję, że się uda. Musimy przejść przez ten las. Jak widzisz tam... Czekaj, ja ci to zademonstruję, bo ty chyba jeszcze tego... Czekaj. Nie... Nie umiem sobie na drzewo. Drzewo. Dobra, ale ja... zobacz, tutaj już to widać. Zobacz. Chef Shop. O, no to mi się podoba. Wow. Jeszcze zawsze trzeba powiedzieć, jak się to widzi. Link w opisie. Link w opisie. Trzeba zawsze dokładnie. Link w opisie, tak. Link w opisie, pamiętajcie. Tak. Zobacz. Idziemy tu. O nie, ja tam nie idę tak szybko. Ja nie mam flaka. Hata buły. Ło, dobry skok! Ale przeleciałaś trochę. No, tak. Okej, a więc tak. Najważniejsza rzecz.
Na środku ulicy. Po co? On crafting na środku ulicy stawia. I teraz tak, żeby wszystko było tu widoczne. Bang. No. I tutaj się ujawnimy. Co? Poczekaj, bo jeszcze jest jedna rzecz potrzebna, bo jako, że jestem słabym drwalem jednak, z tego co wyszło, nie wyliczyłem dobrej trajektorii drewna, ale już mam. Więc spoko, damy radę, idziemy tutaj, chodź. Ja muszę kontrolować tą podkę, żebym się przy nich przypadkiem nie pokazał. Dobra, drewno. No. Okej, terapatyksony. Okej, dobra. Tabliczka. Nie mam pojęcia, co oni robią, ale to jest dziwne. Dobra, tabliczkę stawiałem jakąś. Buła. Dobra. Dzięki. Więc tyle? No i czekamy. No, bo... Ciekawe, gdzie jest. Ja słyszałem, że jak on widzi buła, to się pojawia, no ale go nie widzę. Dziwna sprawa, właśnie też się zdziwiłem. Ej, ty to trzymasz otwarte? Nie. Było dziwne. Ej, nie mogę... Ty, jakieś powietrze jest dzisiaj dziwne. Nie mogłem ten. Dobra, chodź tutaj, zobaczymy, dobra, czy go gdzieś tutaj nie ma. Halo? Prawie mnie nakryli, bo mnie dotknęli. Buła? Buła! No przecież wiem, że tu gdzieś jesteś, buła, kurde. Dobra, nie ma go. Nie ma go, chodź. Drzwi od teraz. Czekajcie, trolujemy ich. Nie mam brata. Chodź. Dobra. Ile, bo mam problem. Jakie masz problem? Co tu mu się dzieje z tym, kurde, po elektryka by zadzwonił, jak mu coś nie działa. No przecież, kurde. Psute ma wszystko, dobra. Dobra, tak. Nie wiem, co oni robią, ty. Właśnie, coś diamentów. To jest prezent to dla mnie? Będzie w ramach przeprosin, wiesz, za to, co zrobiliśmy. Co zrobili? Ja boję się, że to jest to, o czym myślę. Ja myślisz, boję się, że oni są razem. Na pewno nam wybaczy. Na 100%. To musi, no musimy teraz na niego po prostu, że tak powiem, poczekać. Obawiam się trochę. Jak se siadł. Musimy na niego poczekać. Musimy na chłopaka poczekać. Siadł sobie też. No ja nie umiem. Jak to? Jak to nie umiesz? Każdy umie coś. Dobra, to chodź, ładnie. To tu. Tutaj też jest dobrze. Dobra, oni tam siedzą. Nie wiem, co mam o tym myśleć, ale dobra. Nie wiem, ja mam się chyba... Nie wiem, może im się pokaże, czy coś. Nie wiem, wejdę tu do... O, nie wiem, czy oni widzieli, jak te drzwi otworzyłem. Chyba nie. Dobra, czekajcie, bo mi się za 2 minuty dopiero kończy podka, ja nie wiem, co mam zrobić. Szybko wiadro zrobię i szybko lecę po jakąś krowę czy coś, bo... O nie, wywaliłem sobie hełm, ale dobra. Tu i lecę po jakąś krowę, bo potrzebuję... O nie, założyłem hełm. Potrzebuję mleko na szybko, żeby móc... Daliśmy mu jednej rzeczy jeszcze. Na co mi dało mleko? I wodę. Dobra, teraz git. Teraz siadaj. Dobra, czekajcie, ujawniamy. Ujawniamy się, dobra. On tutaj nie ma jechać. Uwaga. Wyjeżdżamy. Za to, co zrobiliśmy... Ale może busem by przyjechał. On musi nam przebaczyć. Dobra, ja wyjeżdżam do nich z pretensjami, że co oni tam zrobili. Dobra, uwaga. Ej, co to jest? No, to dla ciebie. To dla ciebie w ramach przeprosin. Jakich przeprosin? Coś się zrobili? No, co, ty nic nie wiesz? No nie wiem, o co chodzi. To jest fajne diamenty, no ale o co chodzi? To może mu nie musimy mówić. No, powiedz, o co chodzi, jak już zacząłeś, to dokończ. Postrzelę. Ale to nie jest takie proste! Dobra, masz 5 sekund. 5 sekund. Dobra, powiem ci. No, to mów. Bo w tym miejscu... Wybuchnął mi creeper! Jak szedłem z Weroniką, wybuchnął mi creeper! I ja tutaj wstawiłem fałszywe liście, bo szczerstwo z mojej strony, to nie są prawdziwe liście. A miałeś takie ładne! Dobra, daj, wybaczam ci, nie zauważyłem, że to są fejki liście. Wybaczasz mi? Wybaczam ci, masz kurczę, aż ci połowę diamentów podam. Masz drugą połowę, nie potrzebuję, dzięki. Jestem bogaty. Dzięki. Kurde, a balisz, bo ja wtedy z nią szedłem i wiesz, no niby i dobra, i to był ten wasz sekret, tak? Tak. Kurde, myślałem, że to ci skapłeś i dlatego cię tyle nie było. Nie. Dobra.
Ale mi teraz dobra. Dobra, to trzymaj się, ja lecę. Cześć, dzięki. Ej, dobra, widzowie, nie spodziewałem się takiego problemu. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku. No myślę, że coś przypałowego u nich znajdziemy, niestety jakby... Znaczy, na szczęście w sumie, nic takiego przypałowego, po prostu creeper wybuchł. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro o 19:19. Na razie, pa pa!